Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam skorpiony na czytanie tygodniowe. Skorpionki, tygodniówka od 13 do 19 marca 2023 roku. Weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć czytanko ogólne. Zaczynamy. Zobaczymy, kochani, w tym czytaniu, yy, jaka jest Wasza energia na nadchodzący tydzień, co może się wydarzyć, na co powinniście uważać, co w miłości. Co urodziny u, u najbliższych znajomych, oraz w pracy, w finansach. Siła, słońce, trzy pentakle. I jaka rada, jaki wynik dla skorpionów? Ok. Eee, kochani, Wasza energia na nadchodzący tydzień to osiem mieczy. Co może się wydarzyć? Koło fortuny. Na co uważać? Rycerz Pentakli. Co w miłości? Dziewięć Pentakli. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie paśki, lichów. Praca i finanse tutaj cesarzowa. Rada lub wynik osiem kielichów. Okej okay, tu. A w tle czytania mm, asmiecz. Asmiecz. Są tu nawet te trzy pentakle, które wypadły. Jest to słońce, które wypadło. I ta siła. Zobaczcie, te trzy karty, które wypadły. Ułożyły nam się na spodzie czytania za tym asem mieczy. Ok, no to w tle czytania mamy, kochani, jakąś szansę. W porę dostrzeżona szansa jest w stanie, kochani, i w porę podjęta, zrealizowana, jest w stanie się zrealizować. Szansa może dotyczyć, kochani, nowego, ważnego interesu, nowego, ważnego, w ogóle nowego początku nowego biznesu, nowego przedsięwzięcia, nowego projektu, nowej dyskusji w jakimś, nowej idei. Też nowej idei. I tutaj kochani, w tym Asie mieczy sukces jest gwarantowany. Choćby to wymagało rzeczowych argumentów, rzeczowych argumentów polemiki, dyskusji, wysiłku intelektualnego. Być może zmierzenia się z jakąś sytuacją stresową warto, bo sukces będzie gwarantowany. To może też dotyczyć, kochani, trochę rywalizacji, trochę umiejętności. Trójka Pentakli jest kartą umiejętności, ale zobaczcie, jak na tej karcie, tutaj trzy osoby między sobą, inaczej, trzy osoby na tej karcie są bardzo mocno w coś zaangażowane, zajęte. Każda z nich w coś innego, z równą uwagą. Z równym oddaniem temu, co robią, te osoby poniekąd rywalizują. Jest to jakaś rywalizacja. Każdy stara się zrobić najlepiej, jak potrafi swoją czynność, swoje zadanie, to za co jest odpowiedzialny. Tutaj ktoś być może e, właśnie szlifuje swoje umiejętności, szlifuje swój warsztat, czymkolwiek się nie zajmuje. E, I tu jest sukces w tym. Temu przyświeca, moi drodzy słońce. Jako najszczęśliwsza karta w tarocie jest to yy, szczęście we wszystkim. Yy, szczęście, sukces, spełnienie, radość. Yy, tu jest i możliwa ciąża i po prostu yy, wszystko, w, właściwie wszystkie uczucia tutaj są pokazane, jak na dłoni, relacje. Yy, wszystko jest jasne, klarowne, yy, przejrzyste, pozytywne, optymistyczne. Jest ok. Jest szczęście, jest miłość, jest sukces też finansowy, nie tylko emocjonalny. Siła, no, siła sama w sobie, warto, aby w tej sile być łagodnym, i to było chyba te wszystkie już, tak? To było raz, dwa, trzy. No, to tak do trzech, bo tu już dalej jest siła: król Buław i pięć mieczy w dalszej kolejności. Ewentualnie można już tak po tym tygodniu, w następnej kolejności, w następnym tygodniu. Jeżeli chodzi o relacje z jakimś królem Buław, no to tutaj trzeba się dosyć mocno. Tak, tu się można spotkać z czyimś zaangażowaniem, z wielką wdusznością, z, z bardzo dobrą przepowiednią w miłości i warto podjąć wyzwanie względem króla Buław. Kró względem króla Buław. Ok. Pięć mieczy oczywiście mówi o manipulacji, o jakimś oszustwie, o jakimś kłamstwie. O. No, ale tu już za dużo dalej kart. W każdym razie owszem, można uważać na taką osobę, jeżeli ktoś za bardzo chciałby w miłości, kochani, tutaj was zdominować, może to być typ despoty też. I w pracy, i w miłości, więc warto zwrócić uwagę za dwa tygodnie czy za tydzień na takiego króla Buław. Aby ktoś nie chciał, kochani, wam nie wiem, ukraść jakiegoś projektu, w ogóle was z czegoś okraść, z emocji, z uczuć. Z jakichś innych wartości. Na razie jest bardzo dobrze. Na razie mamy asa-mieczy w tle, trzy pentakle i w tle mamy słońce. E, kochani, wasza energia na nadchodzący tydzień to osiem mieczy. E, są owszem w was jakieś ograniczenia, jakieś blokady. E, możliwe, że narzucacie sobie sami te ograniczenia, sami się blokujecie, dystansujecie albo przed kimś, albo przed czymś. Chyba, że to są tylko wasze wyobrażenia w waszej głowie, bo są to miecze, czyli myśli. Słuchajcie, jeżeli faktycznie taka energia. W was w nadchodzącym tygodniu, to pamiętajcie, że najprawdopodobniej, jeżeli się poddacie tej energii, będziecie uzależnieni od swoich własnych wyobrażeń, które mogą wam dawać złudne poczucie bezpieczeństwa w nadchodzącym tygodniu. I taka postawa będzie pozbawiać was wtedy szans, kochani, będzie sprawiać, taka postawa będzie sprawiać, że będziecie pozbawieni, że sami siebie będziecie pozbawiać właściwie szans i okazji. Które mogłyby się otwarzyć, otworzyć przed Wami, gdybyście uwolnili się z tych uprzedzeń, z tych stereotypów, z tych kajdan, które sami sobie nakładacie, moi drodzy. E, w każdym razie, tutaj, kochani, e, e, energia zablokowania. Jakaś e, ingerencja też, być może, e, będzie powodowała, że będziecie wyznaczać granice. osobie, sobie, no najprawdopodobniej jakiejś osobie. E, I albo będziecie się blokować na jakąś osobę, słuchajcie, w, w relacji, w miłości, w związku, albo we współpracy. No, chyba, że będziecie zablokowani na jakąś sytuację rodzinną, aczkolwiek, no, bardziej tutaj, kochani, wskazane jest to, że Eee, że ta blokada może być na po prostu w głowie, w myślach, tak? Bo tu są możliwe jakieś, możecie być w jakiejś energii, nieporozumień, w jakiejś relacji, w jakimś związku, m być może przez zbytnie przywiązanie do kogoś lub do czegoś. Ewentualnie możecie mieć po prostu problemy w nadchodzącym tygodniu z wyrażaniem uczuć w związku z uprzedzeniem do kogoś, po prostu i tyle. Nie ma co tutaj tego rozkminiać, bo każdy z Was będzie miał inną sytuację. A więc słuchajcie, no, jeżeli będziecie, no chyba, że będziecie w energii zastraszenia, nie wiem, chyba, że ktoś będzie wobec was próbował jakieś przemocy, albo was czymś zastraszyć, więc no tutaj warto faktycznie wyznaczyć granice i nie pozwolić podejść blisko takiej osobie. Mm. okej. Okay. Ale co się może wydarzyć? Może wydarzyć się koło fortuny. No, i tutaj sprawa jakby się już rozwiązuje z tymi ośmioma meczami, dlatego, dlatego, że sprawy zmieniają swój odwrót, tak? Los Wam, kochani, funduje zmianę o 180 stopni, więc zmienia się ta obecna rzeczywistość, poprawa losu. To jest cykl, który będzie charakteryzował się pozytywnymi wy wydarzeniami oraz jakimś wzrostem, jakąś obfitością. E, w tym jest uzasadniona nadzieja na a, właśnie na uśmiech losu i skorzystanie z szans. Moi drodzy. Mm, kochani, tutaj dokładnie może wydarzyć się wszystko. Co to znaczy, jeżeli nie domagaliście się ze zdrowiem? E, to może być szybka odbudowa organizmu, regeneracja organizmu. Duży zapach siły i energii może w Was wstąpić, tak? E regeneracja skóry też może mieć miejsce. Tkanek skóry, dobre trawienie. E Słuchajcie, no, chęć do życia. Miejmy nadzieję. E I teraz e tutaj. Kochani, jest, jeżeli wcześniej, dotychczas jakaś współpraca, praca nie dawała Wam oczekiwanych rezultatów, lub, lub po prostu był niedosyt, moi drodzy, to wszystko się zmienia w tym tygodniu. Jest jakaś konkurencyjna propozycja zatrudnienia, jest powodzenie w biznesie, jest możliwa wygrana nagroda, jak najbardziej, ale jest możliwość właśnie tutaj przebicia się i awansu. Znacznie większą macie szansę niż cała reszta, tak? Tu można też otrzymać skuteczną pomoc, z której warto skorzystać. Także, hmm, także dotyczy kochani ta zmiana w miłości, tak? Także tutaj właśnie to wszystko, to osiem mieczy też może się zmienić. Tu jest taki idealny tandem z tą drugą osobą, tak? Wszystko staje się dogadane. Hmm, tutaj wszystko jak gdyby zaczyna trybić. Jest wzajemne zrozumienie, jest pokrewna dusza, jest życie ze swoją osobą, i jest tutaj wspólne szczęście. E, tutaj można też spotkać na, w nadchodzącym tygodniu potencjalną swoją drugą osobę, przeznaczoną, tak? Drugą połowę. Syła ją los i tyle. E, I to jest, kochani, często osoba, która będzie przeznaczona nas do stworzenia rodziny, po prostu do stworzenia związku, rodziny. Uśmiech, powodzenia, pozytywny wynik wydarzeń, wielkie szczęście przed Wami. Oczywiście jest to okresowe, więc pamiętajcie, aby w tym odpowiednim momencie i czasie przyjąć to z otwartością, tak? No, wydarzenia, na które nie będziecie mieć wpływu, pojawią się niespodziewanie. I moi drodzy, na co uważać? Uważać na rycerza Pentakli. A cóż to o, oznacza dla skorpionów? Rycerz Pentakli, o, drogie skorpionki, słuchajcie, uważajcie na jakąś dyskusję, która będzie dla Was dotyczyła jakiegoś istotnego tematu. Uważajcie, kochani, na rozwiązywanie to w jaki sposób będziecie w przyszłym tygodniu rozwiązywać ważne życiowe dylematy, ważne sprawy. Ehm, uważajcie na wykazanie się odpowiedzialnością, cierpliwością, takim realizmem. Ehm, moi drodzy, uważajcie przede wszystkim e, też, e, jeżeli chodzi o zdrówko. No, jakieś słuchajcie na układ ruchu ogólnie, kolanka, kręgosłup, może układ trawienny, zwróćcie, zwróćcie też uwagę na swoje nawyki żywieniowe ostatnie, czy, są, czy wszystko jest, aby okej. Okay. A jeżeli, kochani, tutaj jest wszystko w porządku, no to moi drodzy. No właśnie, rycerz monet jest ostrożny. Uważajcie na rycerza monet. Słuchajcie, uważajcie na e, prawą rękę szefa. <laughs> A prawa ręka szefa to najczęściej doradca, asystent, asystentka. E, po prostu prawa ręka szefa, tak? E, z jakichś względów, jeżeli to w pracy, w finansach, no macie uważać na taką osobę, uważajcie może na własną stabilność. Na to, aby praca była wykonywana rzetelnie, sumiennie. Słuchajcie, ale też pamiętajcie o tym, aby uważać na rzetelne wykonywanie swoich zadań, swoich obowiązków, na to, aby nie powtórzyć starych błędów. Tutaj mocno się kłania powtarzanie starych błędów, więc o to, na to uważamy. Uważajcie kochani teraz na przyjmowanie wartościowych prezentów w nadchodzącym tygodniu, na przyjęcie jakiejś darowizny, mm, lub uważajcie w podróży, jeśli będzie ona związana z pracą, na przykład na, na, na jakąś delegację, w sensie na podróż. Zwróćcie uwagę, czy tam jest wszystko, kochani, w porządku, z tym, y, y, z tym kochani, pojazdem, którym będziecie podróżować. No, a te, war te, te wartościowe prezenty uważajcie, bo zwróćcie, kochani, uwagę, mm, e, przez kogo one będą Wam sprawiane, w jaki sposób będą Wam wręczane. E, właśnie to może być ostrzeżenie, słuchajcie e, bardzo mocno, żebyście uważali na tą prawą rękę szefa. E, w zależności może to być do jednej osoby, może to być do nikogo. Jeżeli ktoś pracuje na stanowisku, e, które jest obarczone dużym ryzykiem, e, No właśnie. Dużym ryzykiem finansowym, ale nie tylko, dużym ryzykiem również, jeżeli ktoś pracuje na stanowisku prestiżowym, jeżeli ktoś pracuje na stanowisku decyzyjnym, wydaje jakieś decyzje, decyzje i ustne i pisemne, w ogóle, jeżeli jest decyzyjny i jeżeli jest osobą jeszcze publiczną lub urzędnikiem państwowym lub macie taką pracę jako, nie wiem, pracownik służby cywilnej, urzędnik, pracownik samorządowy, jakiekolwiek stanowisko, gdzie kochani wszyscy patrzą Wam na ręce, uważajcie, dlatego aby nie przyjąć jakiegoś wartościowego prezentu lub jakiegokolwiek prezentu, który może być wręczony po prostu jako, brzydko mówiąc, łapówka, więc uważajcie. Na coś takiego, bo może to być coś drobnego, a może być właśnie widziane przez prawą rękę szefa. Nie wiem, szefa, dyrektora, prezesa, kierownika, naczelnika, kogokolwiek. Tak, inspektor, podinspektor. Więc zwróćcie, moi drodzy, uwagę na to, aby nie dać się Podpuścić, bo wiecie, czasem to jest tak, że naprawdę ktoś może chcieć coś po prostu załatwić i chcieć Wam wręczyć takie, taki prezent, a czasem jest tak, że to może być po prostu ustawka, tak? Więc uważajcie na ustawki też, uważajcie na próbę. Na takie próby albo weryfikacji Waszego zachowania, jak postąpicie, albo po prostu często takie próby bywają sytuacją, w której. Ktoś chce się kogoś pozbyć hmm, ze stanowiska, rozumiecie o co chodzi. Więc jeżeli ktoś jest po prostu fantastyczny w swojej pracy, lub naprawdę no, trudno znaleźć na niego haka, a żeby mu podziękować i przyjąć na jego miejsce kogoś, kto czeka i przebiera butami lub jest nie wiem od rodziny czy znajomych, no to w takiej sytuacji po prostu trzeba się pilnować. Więc nie dać się złapać w pułapkę na żadną zasadzkę. No, bo może, kochani, sytuacja, osoba być podstawiona, może być wyposażona w urządzenie rejestrujące dźwięk lub obraz. Tak, to tyle. Mm? Okej. Okay. No wiadomo, że to wszystko ma tam swoje konsekwencje, tak, bez zgody i tak dalej. A wiadomo, że wykorzystanie jakichś tam nagrań bez zgody, czy też wizerunku owszem, ale to jest wtedy osobna sprawa, osobny proces, a na początku wiecie, są konsekwencje wyciągane z pierwszej sytuacji, a dopiero w drugiej kolejności zapewne sobie będziecie wyciągać wy z drugiej. E, dobra, to jest tak potencjalnie na co uważać w tym tygodniu, i w miłości, mojej drogi Skorpionki, jest dziewięć pentakli. I w tej sytuacji macie tutaj radość, dobrobyt, luksus, wygodę, no właśnie, ale macie taki, takie poczucie, że no w miłości macie wszystko, co możecie kupić za pieniądze. Być może macie dobrą pozycję społeczną, albo po prostu jest tutaj możliwa też wygrana na loterii. No ale cóż, no bardziej słuchajcie, kochani, wygrana chyba w, na loterii, jeżeli chodzi o uczucia, bo w miłości w tym tygodniu będziecie mieć spory komfort psychiczny, będziecie posiadać te wszystkie walory, cechy, zasoby. Do tego, aby kochać, aby być kochanym, kochaną, aby pielęgnować związek, relację czy daną znajomość, i będziecie się cieszyć z tego, że jesteście w danym związku, w danej relacji. A jeżeli jesteście sami, to będziecie się kochani, cieszyć, że jesteście sami, dlatego że w, następne, w nadchodzącym tygodniu single, kochani, są singlami z wyboru i nie szukają partnera. Na, przynajmniej na ten czas w przyszłym tygodniu nie będziecie tym zainteresowani. W relacjach, w związkach, tutaj będzie fajna dbałość o, i troska o drugą osobę, o uczucia. Tu są takie solidne podstawy, i jest jak najbardziej wszystko w porządku. No, jest możliwa jakaś nowa przyjaźń też tutaj. Może z tej przyjaźni się coś widzicie? Właśnie, może single będą w przyszłym tygodniu e, samotni z wyboru, bo szykuje im się nowa znajomość, nowa przyjaźń, która się może pięknie zacząć rozwijać w, nad, w następnych tygodniach. E, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie tu jest Paśki Lichów, e, skorpionki, skorpiony. Ma, możecie, kochani, zwrócić uwagę na dziecko? Mm. W swojej rodzinie, chyba że własne dziecko. E, bo troszeczkę może odbiegać, kochani, to znaczy, co? To może być w nadchodzącym tygodniu, e, wasze dziecko sobie zamarzać o czymś. E, I te marzenia, tych marzeń może być sporo, albo mogą być, konkre mogą być konkretne. Może, może być dużo pomysłów, a może być konkretny pomysł, ale może to wam się wydawać takie trochę, wiecie, od czapy, w sensie. Że pomyślicie, że, że to wasze dziecko jest jeszcze niedoświadczone, nie wie co on w ogóle, czy ona sobie wyobraża, jak ona to widzi. Po prostu może wam się to wydawać mocno fantastyczne, mocno nierealne, może się też wasze dziecko zakochać w nadchodzącym tygodniu, więc może to wam okazać, powiedzieć, możecie się zorientować. Natomiast mm, jeżeli. To dotyczy pomysłu tego dziecka i będziecie chcieli dziecko sprowadzić na, na ziemię, czy też dziecko będzie chciało, nie wiem, Wam, jakieś coś, coś dla Was wymyślić, niby żartem, to kochani, skupcie się na tym, że pomimo tego, że to jest ktoś młody, niedoświadczony, zupełnie może zielony w czymś, co proponuje, jakie pomysły kochani Wam przedstawia, możecie mieć wrażenie, że są takie, wiecie, wyciągane jak z rękawa czy z kapelusza. Ale z tych marzeń, no właśnie, ale to może być tak, że, że to dziecko z marzeń tworzy te pomysły, albo z jakiegoś pomysłu może być zrealizowane marzenie. Dlaczego? Bo może się okazać, że to jest bardzo nietuzinkowe. Może się okazać, kochani, że ta osoba jest w stanie, że ta osoba będzie w przyszłym tygodniu w jakiś sposób, no może nie jakimś tam natchnieniem czy muzą, ale może wam podsunąć bardzo. Dobry pomysł. Z tych takich różnych pomysłów może się stworzyć w Waszej głowie coś bardzo całkiem nietuzinkowego, niszowego, wartego uwagi, i no, możecie być zaskoczeni, że możecie wpaść na jakiś fantastyczny pomysł. No, nie ukrywam, że Wasze dziecko może na ten pomysł wpaść, albo może Wam pomóc na wpaść na ten pomysł. Albo są to marzenia jakiegoś Waszego dziecka, na które warto być otwartym, empatycznym, podejść do tego z kreatywnością. Z taką też dziecięcą ciekawością, bo m, moi drodzy, nawet jeśli to nie dotyczy dziecka, nastolatka i tak dalej, czy jakiejś osoby, która będzie naiwnie podchodzić do życia, bo to może być też tak, że ktoś po prostu w rodzinie w otoczeniu podchodzi dosyć naiwnie, tak, do czegoś. Bo nie ma życiowego doświadczenia. I tutaj kochani, to może być czas, w którym ta osoba będzie kierować się sercem, uczuciami, będzie podatna, taka wrażliwa, wiecie, też na, na zranienia, na słowa, więc uważajcie na czyjąś delikatność, na czyjąś wrażliwość. I zwróćcie uwagę na to. Przede wszystkim na to oddanie się rodzinie, tak? Bo jeżeli nie będzie chodziło o wasze dziecko, to może chodzić właśnie o to, że tutaj ktoś postanowi oddać się rodzinie po prostu, oddać swój czas, oddać swoje serce partnerowi, rodzinie. Ale tutaj, kochani, mogą być w ogóle na narodziny dziecka. Możecie się dowiedzieć, że w, jakimś, że, w jakiejś rodzinie, że, że w jakiejś rodzinie, że w waszej rodzinie, czy u przyjaciół, słuchajcie, że ktoś miał romans, tak? Ale że nagle ten romans. Wychodzi na światło dzienne i przekształca się w relację, już taką oficjalną, tak? Ktoś z kim się chował, krył tak długo, jak było to możliwe, aczkolwiek no tutaj w tym otoczeniu akurat jest decyzja o tym, że osoby tak chciałyby bardziej formalnie się pokazać, i tu może być spore zaskoczenie w związku z tym. W związku, jakimś, w związku z jakimś nowym związkiem w rodzinie lub w jakimś nowym etapie, tak? W istniejącej relacji czy w istniejącym związku. No i możecie tutaj też dostać jakieś zaproszenie, moi drodzy, jeżeli chodzi o rodzinkę, lub o znajomych. W ogóle to możecie dostać zaproszenie na jakąś randkę też od kogoś, od znajomych, no właśnie od, od znajomych rodziny, od kogoś, kto jest właśnie z waszej rodziny w sensie. O znajomych rodziny, tak, przyjaciół rodziny. No może. Możesz dostać po prostu zaproszenie na jakieś urodziny, na imieninki, na jakąś uroczystość. Eee... Tu mogą być różne uroczystości, dosyć wzruszające. No, może na czyjś chrzest na przykład, bo to są raczej uroczystości związane z, z dziećmi, z nastolatkami. W każdym razie, kochani, tutaj warto też wziąć pod uwagę to, że możecie ze strony rodziny, ze strony przyjaciół otoczenia uzyskać jakieś duże wsparcie emocjonalne. Wiecie? Mogą się nawet pojawić jakieś wyznania miłości, takie wiecie, takie od serca, nie? że wiesz, że ja to ciebie kocham, jak nie wiem, rodzoną córkę, czy jak e, może od teściowej, czy od, od teścia usłyszycie takie. A. Wyznanie, że Cię kocham, jak rodzonego syna, nie? Dobra, możecie też, kochani, jeśli były jakieś spory, kłótnie w rodzinie, z przyjaciółmi, czy w ogóle gdzieś w domu rodzinnym, tutaj są możliwe kompromisy, więc jest możliwe wypracowanie jakiegoś rozwiązania, które spowoduje, zakończy jakiś spór, a przynajmniej go, kochani, złagodzi. Ok, praca i finanse. Tutaj jest cesarzowa. Tu jest cesarzowe. I ta cesarzowa, kochani, w pracy i w finansach, no, może mówić o tym, że tutaj się może szykować bardzo fajna inwestycja, albo już nawet zwrot lub obfitość, no, zwrot z tej inwestycji. Być może zainwestujecie lub już to zrobiliście w jakąś nieruchomość, i tutaj zaczną spływać pierwsze zyski z tej inwestycji. Mogła to być nieruchomość na wynajem, mógł to być po prostu zakup czegoś pod, pod działalność jakąś inną. W każdym razie tutaj mocno ktoś w pracy może też usłyszeć, że awansuje. Może to być awans na stanowisko kierownicze. Możecie dostać też jakieś, możecie zostać wybrani, tak, do przewodniczenia w jakimś projekcie, w jakimś przedsięwzięciu, czy po prostu dostaniecie jakiś projekt pod swoją opiekę. Pod swoje zarządzanie. To będzie, kochani, coś, co będzie przynosiło dobry zysk, rozwój, i zyski rozwój może już być w przyszłym tygodniu, a może to po prostu być informacja o tym, że to jest bardzo zyskowna i dobrze rokująca na przyszłość inwestycja, czy też realizacja tego danego pomysłu projektu. Tu będzie bardzo zrównoważony stan rzeczy, i e, możecie też w, w nadchodzącym tygodniu stworzyć taki sposób na zarabianie pieniędzy. Albo to będzie dochód pasywny, który będzie bez Waszego udziału, albo to będzie po prostu zarejestrowanie firmy, działalności. Możecie taką decyzję w nadchodzącym tygodniu podjąć e, i jest to bardzo możliwe. Co jeszcze? E, w, w każdym razie w nadchodzącym tygodniu, w pracy, w obszarze zawodowym, wdrażacie nowe pomysły, nowe plany, nowe koncepcje, dostają zielone światło i chcecie je wdrożyć. W związku z tym mogą być jakieś krótkotrwałe wyjazdy celem załatwiania tych spraw. Następuje przede wszystkim, co istotne, moje drogie skorpiony, poprawa finansów. Jest tutaj jakiś sukces w pracy, więc jeśli nie awans, to po prostu no, sukces, bo udaje się, kochani, czerpać już jakieś y, pierwsze namacalne, widoczne y, efekty Waszej pracy. Tu jest szansa na sukces, jest możliwa y, podwyżka i satysfakcja z wykonywanej pracy. Jeżeli dotychczas zajmowaliście się jakimś przedsięwzięciem, poświęcaliście czas, angażowaliście się, poświęcaliście wiecie serce, duszę, ciało i umysł i w ogóle, no to w tym tygodniu, kochani, możecie poczuć, że było warto, tak? Że będzie z tego satysfakcja. Będzie też takie umiejętne kierowanie innymi, zarządzanie, tak jak wspomniałam, dostatek i korzystne, inform, korzystne inwestycje. Jakaś obfitość tutaj też przychodzi. Taka obfitość we wszystkim, tak? Takie zrównoważenie emocji, uczuć, finansów, bardzo ładnie. Rada lub wynik to 9 kielichów. Skorpiony. W 9 kielichach warto, kochani, no właśnie, możecie się nastawić na poszukiwania, owszem, ale możecie, kochani, też zdecydować. No, bo ósemka pocharów radzi, abyście pozostawili jakieś obecne okoliczności dla czegoś nowego, dla nowych okoliczności. No więc, jeżeli jest wam nie po drodze z kimkolwiek, z czymkolwiek. I czujecie to mocno w tym tygodniu, nie obawiajcie się, jakieś obecne okoliczności pozostawić na rzecz czegoś nowego. Nawet jeżeli byłaby to nowa praca, dodatkowa praca, dodatkowy projekt, dodatkowe przedsięwzięcie i mielibyście w związku z tym te okoliczności zmienić, to je zmienicie, kochani. To po prostu może nie tyle, co zmienicie. Wdrożcie sobie to coś, co nowe. Wdrożcie ten dochód pasywny, dodatkowy, zmieńcie o, o tyle, że nie rezygnujcie z poprzednich, tylko po prostu dodajcie coś nowego do swojej działalności, do swojej firmy, do swojego sposobu zarobkowania, po prostu może ten dochód pasywny, właśnie. Inne okoliczności, kochani, to takie, że odchodzicie od tego, co wam nie służy, albo od relacji, związków, od osób, czy to w rodzinie, czy to w relacjach, albo właśnie od sytuacji, które przestały, kochani, być, być dla was opłacalne. Które przestały być dla was korzystne dla Waszych uczuć, emocji przede wszystkim, bo kielichy to uczucia, emocja, woda. Więc, y, moje drogie skorpionki, ja Wam życzę wszystkiego, co najlepsze, i do następnego razu buziaczki. Pa pa!